TVG9, doktor Tomasz Szczepański, redaktor pisma Trygław, tak? Można tak Cię określić? Pismo Trygław jest nieregularnikiem zajmującym się problematyką charakteru narodowego oraz przemian w kulturze polskiej. Staramy się odnotować te zjawiska, które wpływają na kształt charakteru narodowego, który według nas jest taką bardzo istotną determinantą sukcesu lub porażki danej zbiorowości. W dużej mierze sukces danej zbiorowości narodowej czy jej klęska zależy od tego, jaki materiał ludzki produkuje system uchowawczy i system idei, według których naród żyje. I przede wszystkim refleksją nad charakterem narodowym i kulturą to pismo jest poświęcone. Używamy też pojęcia metapolityka, czyli wszystko to wpływa na życie publiczne, ale nie jest czystą polityką, a to jest czasami ważniejsze nawet niż decyzje ministrów czy polityków, ponieważ oni przychodzą i odchodzą, a kultura i klimat, jaki rozsiewają czasy, pozostaje. I ten klimat tworzy ludzi, tak samo tworzy ludzi władzy. Nie ukrywam, że myślimy w kategoriach narodu i interesu narodowego jako pewnej zbiorowości realnie istniejącej, nie będącej tylko bytem wymyślonym, nie będącej tylko hipostazą. Stąd też myślenie w tych kategoriach w dobie globalizacji, europeizacji nie jest popularne, stąd też jesteśmy środowiskiem marginalnym. Skąd nazwa Trygław? Nawiązujecie do mitologii słowiańskiej? Tak. Trygław był jednym z bóstw czczonych przez dawnych Słowian. Pismo odwołuje się także do korzeni źródeł kultury, a źródła kultury polskiej tkwią także w dziedzictwie indoeuropejskim i słowiańskim. Stąd nawiązanie. Dziękujemy.